Trzy razy było tak pięknie. Zostawiamy ciebie tutaj. I tak, musimy wziąć Welkina. Czy wiecie co? A może tą Alicją bym pomęczył i zniszczył już bym tam wszystkich wrogów. Właśnie, nigdy nie korzystałem tutaj z karabinu. Jak to działa? Działa słabo, powiem wam tak. Lepiej działa ten pocisk. O, właśnie to. Lepiej to działa, bo to zada większe moim zdaniem obrażenia. Dobra. Jeszcze Welkin do tyłu. To jest ważne. I ciebie tutaj zostawiam. No jak my to mamy? Właśnie, przy okazji. Ostatnio zauważyłem, że możemy wykorzystywać ordery tutaj. Na version boost. Ale nie będziemy tego wykorzystywać, bo po co? Skończymy od razu turę. I lecimy do 8. No, jednak ciupkę więcej nam to zajmie. Nie 8 tur, ale z 10. Zobaczycie też, dlaczego ja się tak boję podejść do przodu. Nie gnam, bo tak to naprawdę już mógłbym dalej tutaj wejść Eddie i wszystkich rozstrzelać. I mieć spokój. Ale niestety nie jest to możliwe. Serio, widzisz go? Ja go nie widzę. Oni się tak pokryli. Dobrze, wiem. Przepraszam. Trzy razy aż. O, ja cię. Strzelaj sobie. Strzelaj, weźmie malicję. Jak trochę bez sensu, że tutaj brałem tego snajpera. Myślałem, że o, tamtego tam dalej zdejmę. Do tego to ja powinienem sam, ale masz 6 HP. Ile mamy jeszcze punktów ruchu? W ogóle właśnie, jako że spasowaliśmy wcześniej mając punkty ruchu, to teraz dostaliśmy w tej turze dużo większą ilość ruchu, punktów ruchu. Dobra. Został nam ostatni już. Dobra, pochwal się i strzelę w głowę. Dobra, to już tyle. Teraz najważniejsze. To on się schować. I możemy teraz sobie na przykład wziąć Wave'a. Zadanie Wave'a jest wejść do środka bazy. Teraz Jagger, którego poznaliście w Katsence, czyli jeden z generałów Maxiliusa? Jeśli się nie mylę, chyba on się tak nazywa ten ich cesarz. まあな、だがこの口は包囲されてさ、このままでは物資も俺とも全滅だ。よし、お前たちはできるだけ物資を積んで基地から脱出する準備を進めろ。将軍はどうなさるのですか？俺が敵部隊を引きつけておこう。まあ、任せておけ。 Dobra, on teraz kupuje czas dla swoich ludzi. I my się musimy tutaj schować. Dlaczego ja tak się bałem bardzo tego? Bo tutaj, o, jak widzicie, to jest jego czołg. Jakby normalnie, jeśli my możemy swoim czołgiem iść naprzeciw zwykłemu przeciwnika, to jest ok. Ale ten akurat czołg jest trochę, jak widzicie, bardziej odporny, więc to jest mały problem. Dlatego ja tutaj Lars tak ciągnąłem. Sporo on tutaj musiał przebiec, żeby po prostu na spokojnie sobie teraz, o, wypstrykał się z całej amunicji i zniszczył ten czołg. A ja wiem, że na przykład Jagger nie opuści tego posterunku, czyli na przykład nie będzie mógł pojechać. No, zniszczył mu gąsienicę niedobrze.
nie będzie mógł pojechać na przykład do mojego czołgu. Do mojego czołgu tutaj on nie pojedzie. On maksymalnie tutaj dojeżdża. I wcześniej jakie mają tutaj czołg, to po prostu dwa strzały i było po mnie. To trochę niesympatycznie było. Więc teraz trzeba bardziej uważać. O. Zeszłym gościńcem? Zdawało mi się chyba. A możliwe, bo się tak wolno rusza. O, tutaj są jeszcze jego te elitarne jednostki. Nimi się przejmować nie musimy, bo jak zniszczymy czołg, to po prostu elitarne jednostki znikną sobie. Ale gorzej będzie, jak on tutaj wejdą. Chociaż mam snajpera. O. Teraz tak, Largo. Ty masz jeden pocisk. No i to jest problem. Wcześniej tutaj miałem na przykład dwóch lasierów. To, jak wiemy, to dużo szybciej. Oczywiście mógłbym tutaj wziąć też Enginera, żeby dał trochę amunicji. Largo wtedy byłoby lepiej, ale to nie ma sensu. To tak już kwestia czasu tylko. Kiedy to wygramy. A sobie możemy postrzelać trochę do jego elitarnych jednostek. Znaczy elitarnych. Elitarnych mówię, bo one są po prostu koloru innego. Nie mają normalny kolor, czyli to jest szary, niemele i czerwony. Nie, nie mają inne kolorki. Dużo lepiej też wyglądają. Trochę jak z Gwiezdnych Wojen, co nie? Josz, też się cieszę. Albo jak Niemcy. Z tego co pamiętam, to właśnie podczas pierwszej albo drugiej wojny światowej. Niemieccy żołnierze byli na czarno ubrani, mieli takie hełmy, takie stalowe, takie fajne, stare. Mogę się mylić, bo z historia to też nie jest moja dziedzina. Przynajmniej nie okres... O, używa ordera. Nie okres II wojny światowej. I pierwszej. Nie lubię tych okresów bardzo. Zawsze mi się mylą, zawsze mi się myliły. Nie lubię wydarzeń z tamtego okresu. Ale cały sprzęt, cała militaria, jeśli chodzi o to, no to akurat jestem oczytany trochę i to lubię. A właśnie nie pamiętam, w której to wojnie byli ubrani tak na czarno. No, jak widzicie, spasowaliśmy dużo wcześniej. Mamy na przykład wszystkie prawie punkty ruchu, no ale nam się to nie przyda, bo możemy wykorzystać tylko Largo. No, on trafi. No i on jest jeszcze na takie trzy strzały. A, no, jedynie, że wcześniej ucieknie. よがろ。もはやこの地の戦略的重要性はなくなった。いつかこの借りを返す日も来るだろう。よし、俺たちも引くぞ。兄さん、敵部隊が退却していきます。あと一歩だったが、見事な引き際だな。再。 No tak, i oni już uciekli. Baza była wyczyszczona wcześniej już z tamtych zwyczajnych jednostek, więc... Nie ma już ich. No i teraz jednym scoutem pójdziemy, przejmiemy bazę. I to się skończy już nam na tyle tej misji. Misja nie jest trudna ogólnie, jak widzicie. Można... Tak to fajnie zrobić, że się przeczeka, aż oni przejdą. Znaczy, aż on będzie tutaj się bugował, tak jakby. No ale osoby, które tego nie wiedzą, to się pomęczą, no bo... Uda się przejść na przykład tam do końca i nagle czołki nas niszczy nam Welkina i to się kończy, po prostu już gra. Więc to jest mały problem. Dobra, dostaliśmy trochę punkcików. I właśnie, nie wiem czy to jest po prostu podniesiony karabin z tego ciała. Czy po prostu za tą misję dostajemy karabin taki. Nie jestem tego pewny. Dobra, jeszcze sobie obejrzymy ostatni filmik w tej książeczce. 諸君、よくやってくれた。メルキ、お手柄だね。いや、今回のお手柄は僕じゃなくてこいつだろう。ブイ。良かったね、ハンス。隊長が褒めてくれてるよ。あ、 dobrze, jednak pamiętałem, że on Hans się też tutaj nazywa. W ogóle dużo lepiej wygląda Hans w wersji animowanej. Polecam sobie wpisać.
それにしてはいつの間にハンスなんて名前になったんだよ。バロット隊、第七小隊の新しい隊員ハンスです。ハンス、今回の作戦ではお手柄でした。あなたの今後の活躍に期待しています。Hans jest najwidoczniej bardzo zadowolony z przebiegu sytuacji. No i dobra, skończyliśmy. Dobra, mamy uzupełnienie. No i tak, dalej będziemy sobie lecieć później. A desert nauka. Okej, czyli będziemy na pustyni się bawić. Wiecie co? Ja bym jeszcze skoczył na chwilę do bazy. Zakończymy sobie to chyba w taki sposób. I tutaj nam się odblokowały nowe rzeczy, w których nie byłem jeszcze, znaczy wam nie pokazywałem. I to jest właśnie Elet. Sobie porozmawiamy już z nią. Ona dużo lepiej brzmi w wersji japońskiej, tak co mi się zdaje. Na przykład głos Welkina mi się strasznie podobał w wersji japońskiej. Dużo lepiej w angielskiej brzmi. Tak samo jego przyjaciela tego... ze szkoły, zapomniałem jak się nazywał. Wiem, że dowodzi składem pierwszym. ひどい時は事実をねじ曲げられプロパガンダに使われるの。もううんざり。私が伝えたいのは事実。いいことも悪いこともひっくるめた事実なのよ。Tutaj akurat Elliot mi bardzo zaimponowała, bo często właśnie podczas wojny jest wykorzystana taka propaganda cukierkowa, że mówi się, że wszystko jest dobrze, że wszystko wychodzi dobrze, że na froncie jest super, a tak naprawdę jest zupełnie inaczej. To akurat Elliot imponuje mi tym, że właśnie pokazuje, jaka jest prawda i pisze na ścianach informacji całą prawdę bez cenzury. I tutaj akurat Elliot, mimo że ją na początku nie lubiłem, tutaj akurat mi już zaimponowała i zapunktowała u mnie. No i tak, tutaj mamy fragmenty z gazet z tego co widzę. Ja mam tutaj tylko tak, o, przepuszczę, żebyście sobie mogli to po prostu przeczytać. Osoby, które znają angielski, będą miały dużo łatwiej. Bo nie wiem, czy to będę tłumaczył, bo to nie ma jakoś zbytnio... nic ciekawego tutaj nie ma, więc to się zobaczy, dobra.私将来本を出版したいのよ。世の中に事実を伝える、そんな本を。でも私はまだただの一記者でしかないでしょ。そうなるとやっぱり自費出版ってことになるのよ。そこで物は相談なんだけど、そのための資金を援助してもらえないかしら。もちろんただでとは言わないわ。私の出す本にあなたたちのことを書いてあげる。今はまだどんな内容の本にするか決めてないけど、必ずあなたたちのことを取り上げるから。ネタだってほら結構溜まってるのよ。だからね、未来の大作家様への先行投資だと思ってお願いよ。Dobra, możemy w nią zainwestować trochę pieniędzy. On the numbers on the squad 7. Wiecie co? Mamy trochę tych pieniążków. Kurczę, liczymy. Tutaj kupimy. Tak, poproszę. Zostawiamy. Na razie nie wydajemy. あなたたちが戦場で活躍した時なんか絶好の発行タイミングよ。じゃあね、ウェルキン隊長、私にいい記事を書かせてちょうだいね。
Dobra, i to tyle. Jeszcze odwiedzimy ostatnie miejsce, czyli cmentarz. Tutaj jeden z widzów, który jest bardzo wygadany i bardzo rozpisany. Polecałbym ostawiać tutaj punkty i go chyba posłuchamy. Hakama iri kane? Ja. Konna basho de gumon datta kana? Ie, chigau desu. Hakama iri dewa nai desu yo. Ho. それではなんでまたこんな場所に身が引き締まるんです先の大戦で散っていった人たちを前にするとそれにこれだけの死を目の当たりにすると改めて人間も自然の一部だと感じますね君は面白いことを言うなところでその格好君も軍人なのかねはい、ウェルキン・ギュンターと言います。義勇軍で小隊長を務めています。ギュンター。そうか。そうか。いや、小隊長とはご立派だ。そんな、立派だなんて、まだまだ未熟者です。それに、僕の命令が間違った場合、隊員たちがここに眠ることになるかと思うと、責任は重大です。君は、なかなか部下思いの隊長のようだね。よかろう。君に特別なオーダーを教えてあげよう。スペシャルオーダーですか？ファイニャ。単なる先の大戦の生き残りさ。ただね、私のオーダーはある程度の経験が必要だ。経験のない者には教えることすらできない。そこは見定めさせてもらおう。では、そうだな。今日は強制退避を教えてあげようこのオーダーは傷ついた兵士に後方待機するよう命令するものださあどうするかね za 6500 może nas nauczyć tego jasne chcemy order nam się przyda、私の教えたオーダーでガリアを救っておくれ。ではまた会おう。私は大概ここに来ているから。Dobra, czy będziemy mogli do niego przychodzić po prostu po ordery? Wiecie co, ja was jeszcze trochę zamęczę. Teraz jest takie głównie klikanko już. Nauka naszych jednostek. I tak, wystujemy. Co jest dla mnie najważniejsze? Dla mnie najważniejsze jest najpierw.To jest bez dyskusji. Ty jesteś fajny, ty jesteś fajny, ty jesteś fajny. Avengera nie inwestuje. Dobra, ich zlevelowałem. No. Dobra, a tych porównij. Lecimy, co?Dobra, to tyle, już więcej tutaj nic nie zrobimy. Byliśmy ich trochę na wyższy poziom. Ale zostało nam jeszcze to. Czyli wydamy trochę pieniążków. I ulepszymy ich bronię. Możemy czy nie możemy? Możemy, oczywiście. A, i tutaj mamy tak. Mamy to. Dobra.Wszystko po prostu będziemy tu ulepszać. To jest nam bardzo potrzebne. Snajperka, oczywiście to jest. Granaty, tak. Granaty już wykorzystuję bardzo często, jak widzicie.
Mogą nieraz uratować życie i tak. Costume Defend nam ulepszymy, dobra. Więcej defendu, dobra. I to tyle. Możemy ulepszyć naszych... nasz czołg. O. Ja chcę to. Ja chcę więcej tego. Ale to już mi nie stać. Aha, i będziemy tutaj właśnie układali takie klocki, w którym będziemy mogli po prostu dodawać ulepszenia, żeby nie było, że wszystko naraz walimy, tylko po prostu musimy układać odpowiednie klocki, żeby nam się jak najwięcej zmieściło. Bo tak to normalnie moglibyśmy wszystko wykupić i byłoby ok, ale tutaj jest takie małe zabezpieczenie. Dobra, więc to na tyle. Już więcej tutaj nie mamy do zrobienia. Wychodzimy. A ja w tym czasie wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podoba i mam nadzieję, że mikrofon jest lepiej ustawiony i że dużo lepiej słyszycie i nie przeszkadza wam klawiatura mechaniczna. Jak coś to dajcie znać w komentarzu. Ale dobrze, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało i zachęcam do innych odcinków. A jeszcze nie zapomnijcie dać łapki w górę, co mnie bardzo motywuje i wspiera mój kanał. Więc adios!